Cześć, z tej strony Agas, PiS 119, w kolejnym filmie z Medieval 2 modyfikacji Total, Total War. I jesteśmy w tym mini maratonie, który nagrywam we wtorek rano już, bo chyba po południe do pracy. Żebyście mieli co oglądać przez najbliższe parę dni, będzie tylko Medieval. Będzie tylko Medieval z powodu naszego, iż że arma wymaga ode mnie trochę więcej skupienia, trochę więcej zmęczenia mojego umysłu. Więc jak będzie najbliższa możliwość, to nagram ją, ale nie dzisiaj, bo dzisiaj, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, to był już wczoraj, w takiej małej, krótkiej przerwie, że no parę sytuacji wyszło mniej nijak w moim życiu, żeby mieć teraz wena na nagrywanie, więc nagrywam dla was specjalnie taką lekką nabitką tutaj właśnie Medievala, gdzie gramy Polską. Gramy Polską, trzeba obronić Polskę, już straciliśmy Poznań. Tutaj jest Smoleńsk pod oblężeniem, więc trzeba uważać. Dobra, stosunek 9 do 7 mam przewagę, mamy militarną przewagę. Więc tak, rozłożymy nasze siły. Mam nadzieję, że inaczej rozłożą. Co nie mają, zacznijmy od tego. Znaczy, miałem zrobić sali auta, ale zapomniałem o tym sali aucie. To zanim nas atakują, bo ogólnie nasi mieszkańcy nie przyszli. Nie wiadomo kurwa dlaczego, uciekli. Może to inna twierdza jest. Więc Podolski był już pod oblężeniem. No właśnie, tylko był zimą pod oblężeniem. Mieliśmy mieszkańców, co, że po jednej turze oni nagle uciekają? Czy chuj, czy jest szansa na ucieczkę? Oni mają tylko taran. Okej. Okay. Macie tylko taran. Zrobimy tak. I zrobimy pierdolnika chujczego. Stawcie. A wy w sumie możecie strzelać? Tak, i potem wybiegniemy wami tu. Generał pierwszy co zrobi, to wybiegnie to strzelę. Dobra, jazda. A jeszcze generałem szturmujesz na mnie? To jest generał? Gdzie jest generał? Tu jest generał. Okej. Okay. Tam biec. Bo tak to my wam jedną szarżą generała zabijemy. Ta husaria nie jest też taka zajebista, jak nam się wydaje. Zróbcie szarże. Dobra, odstąpi do taranu. Jeden zginął naszych, niestety. Czekaj tam. W ten sposób. Zginął naszych więcej. No jeden zginął, no. Tu. Okej. Wykłaść ten oddział. Z tyłu. Listy strzelają. Chyba to, że tylko jeden strzela, tam dwóch. Dobra, wybijać ich póki mogą. Możecie. Albo wy jesteście w ciągłej szarży? O, byliście w ciągłej szarży. Okej. Okay. Weszli do taranu. Dobra, wy możecie zrobić taki myk, co ja chciałem ostatnio zrobić. Czyli tutaj biegacie. Teraz wybij ich. Są odwróceni cały czas tyłem do was. Generał jest tutaj. Bagowałem ich trochę. Ale to mi jest na rękę. Dobić ich do końca już. Generał do mnie wraca.
wybiec tutaj na murek, na górkę, biegiem, biegiem, biegiem. Grave tidings. The enemy are at the gates. Okej, dostaję wiadomości na Messengerze, sorki, sorki. No teraz tak, podejdź czy tu. Generał, ja chcę go minąć. Co 7 może uciec. O, czy wy zrobicie im taką szarżę, jaką ja chcę, żebyście zrobili? Jesteście rozpędzeni. Pięknie. Bo szkoda, że teraz stracimy naszych ludzi, ponieważ informacja o generale jest. No właśnie. Dobra, a teraz tak. Od razu szarża na tych, pierwotna. Rozpędzeni. Jednak nie. Mijać. Tutaj. Szarża na tych strzelców. Spędzać się. Robicie szarżę. Piękna szarża będzie. Tak, uciekajcie. O, uciekają, uciekać już. Jazda, jazda, uciekać, uciekać, uciekać! Nie zostaliście złapani. Teraz możemy zrobić wymarsz. Przydać ich walką. Dobra, tutaj biec. Tutaj. Mamy sobie radę z stratami większymi, jak bym chciał. Dobra, szarża tu teraz. O, tu jest dewastacja tutaj. Dobra. Poddacie się? Czy co? Wahacie się? Uciekać? Tu ta szarża was nie zniszczyła? Serio? Dobra, uciekacie. Cześć w tych. Czekać do tyłu już. Starza się udała, dobra, wybijać ich już. I możecie tutaj kończyć to, co zaczęliście. O, no i dobra. Wy wybijajcie. Tylu 5, tutaj tych goni w takim razie. Tak się powinno tutaj husarię używać. Na szczęście wiem, jak jej użyć, mniej więcej. Chyba, że tutaj właśnie zginęli od strzału. Dziwacznie, że strzając takim kątem, stwierdzili, że ich pozabijają, zamiast strzelać swoich. Ale no cóż. Przyspieszamy. Ich na mele gonić jedynie. Chcecie? Dawaj, 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 wybijaj. Straciliśmy 85 ludzi. Nie jest źle. Dobra. Zabić. Dobra. Która skończyła, czy do adopcji? Weźmiemy typa do adopcji. Nowa misja. Poznań. Dokładnie odbijemy Poznań. Nie bójcie się, Radom. Bijaj do Kowna. I przyspieszyła mapa. O fuck, ale mi po prostu
To wiem. Rosja wypowiedziała na wojnę, mamy kupca. Teraz tak, ja chcę mieć tego kupca. Zdawać gdzieś tutaj, może zboże 39 to nie. 56 skóry. Znaczy teraz coś ciekawego jeszcze jest może? Skóry by to nie będzie. 34 właśnie. Teraz się tam opłacało chyba robić. Nie, 24. 24. 41. Czyli nam biegają jednak? Biegają nam w tej forci, gdzie milicja się broni, okej. Okay. A tu trzeba wzmocnić nasze oddziały. Aha, dwie tury. Wszystko dwie tury. Zrób się piechotę węgierską. Strzelało chociaż to. W Smoleńsku chcemy dostać tu piechotę. Do obrony. Nie werbować piechotę. Iwan Mazepa idzie, raport budowy, właśnie, farmy w Żytomierzu. czekajcie, na razie zminimalizuj. Gdzie ty szedłeś? Do Kijowa. Tyk. No i teraz tak. Tu jest kapitan Igor, z tą dużą armią. Mamy artylerii. Kurwa, no nie zdążycie. Okej, wejdźcie tak się przeszkoleni. Was tam na koniec. Chcę tutaj ich wybić jak najdłużej, nie? On nie zaatakował, żeby on nie zaatakował tych kupa. Teraz. Jeżeli nie zaatakujesz mojej serpentyny tutaj. Weź zwerbuj serpentynę od razu, mówię taką dodatkową. Dobra, raport budowy, Żytomierz, farmy. Punkt werbunkowy tego ruszenia. Do niego... O, to się przyda. Naprawione to, okej. Okay. Okej, czyli tutaj jest okej jeszcze. Krucjata. Na Brunswick. Właśnie, nie rzuciłem krucjaty, bo na Brunswick jest. Zginął arystokrata. To wiemy, że w Poznaniu zginąłeś. Szósta armia na świecie. Tracimy ten zaszczyt. To najlepsze. Posadanie najlepszej armii. To jest tak. Odpicie. To są cztery oddziały nadwątlone strasznie. Myślę, że z królewca wyciągniemy armię. Pięknie. Idziemy na Poznań teraz. Królem. Król idzie na Poznań, zbierając przy tym jeszcze dodatkowych generałów, tak jak ciebie. Piechotę łanową po drodze złapiesz? Myślę, że nie, nie trzeba będzie. Okej. Okay. Nasi dyplomaci. Na polu. Sprawa handlowa bym prosił. My sojusz? Nie, ale zaproponuję ci informację o mapie za pieniądze. 1200 standardowo. Okej. Tutaj cię już nic nie czeka, moi dyplomato, więc musisz pójść z mnie tu. A ty tutaj szukasz Francuzów. Jakiś Paryż powinien być właśnie. Prawa handlowe. Informacje o mapie. Proponuj pieniądze mi 1200. Co? To już? Nie. To wal się, idziemy dalej. Idziemy chyba do... Nie, tu nie będzie Brytyjczyków, to będą tutaj. To nie wrzucimy agenta, idziemy do Hiszpanów. A nie, Hiszpanów już mamy, to do Portugalczyków. Okej. Okay. Tutaj jest taka sytuacja niefajna.
niestety atakują nas z każdej strony. Za długo się tutaj ocieramy z nimi. Jednakże król idący na Poznań zablokuje przejście wtedy reszcie tej armii z Berlina i wtedy ich sobie zablokujemy dyplomatom. Pójdziemy tutaj i wtedy zaproponuje pokój, więc ten dyplomata w sumie tutaj ten pomocny. Możesz pójść tu, w tą stronę. Albo my w Toruniu zerwujemy dyplomatę? Też zerwujemy dyplomatę. Dobra. Czyli tak. Tutaj, wewnątrz kraju, nie mam żadnych sił, które mogę wyciągnąć. Podolskim mogę ich przeszkolić? Nie, bo tu nie ma tych. Ale kozaków rejestrowych mogę zwerbować, bo to są fajne oddziały. Dobra. Jesteście neutralni. Masz, dokładnie. No, armię kawalerii w sumie. To jest ten problem, że ja tutaj głównie armię Mimixa zrobiony. I już się przeszkoli cała armia tutaj, więc... Wieże artyleryjskie. To by się udało. A zrób tak. No nie, tak nie można. Ważne. Tak, co tu mamy? Gwiazda pocztowa wołoska, pancerna, kozacka. Ratusz, kościółek. Magazyny wojskowe, kosy do wypełnienia. O, to można byłoby zrobić, ale tutaj nie wchodzi ten. Jest tego życie. Zrób mi warsztat piwowara, żeby tutaj był większy handeli, bo na razie tutaj nic nie zarabiamy. Budujecie Smoleńsk. Na razie nie będę ci nic budował, bo będzie zaraz pod oblężeniem. Zrób serpentynę. Serpentyna się w turę zrobi. I jak ją ustawimy w sumie na przejściu, to będzie robić siekę z nimi. Tutaj nie dosiemy wsparcia. Możemy dostać wsparcie do Pochyliewa białoruskiego. W sumie jakbym tworzył armię, to trzeba by było coś zrobić, jakiś atak dodatkowy. To jest mój... Nie chcesz... Bardziej po... Uwaga, ja to co wojnę powiedzieli. To będzie problem. Dzieci bojarskie. Wy tu macie armię kawalerii? Serio? O, tak Rosja będzie ciężki. Teraz tak, wymieścić na Mołdawię. Co, pójdziemy na Mołdawię, zdobędziemy Jasy. Tak, zdobędziemy Jasy. I wtedy następna prowincja jakaś. Ciągle to samo? Nie, to jest coś innego, już tutaj powinno być miasto gdzieś. O, albo ta armia. Zaproponujemy im pokój, bo zdobyliśmy Jasy. Że bot będzie myślał z tym tutaj. Ty już tutaj zarabiasz już? Zarabiasz, dobra. Bo ty nie masz jakiegoś tutaj utrzymania, nie? Też mi czy mogę zachować kupę. Mogę, on nie ma utrzymania, tak. Mogę bardzo dużo oddziałów werbować się, ale co mi z tego, jak nie mam kurwa hajsu na. Chcę najpierw ustabilizować sobie podarkę. Czy się też uda serpentyna, albo moździerze. Zróbcie moździerze. Idą razem z królem, bo tu już mają serpentynę, ale moździerz też się przyda. A jeżeli chodzi o Warszawę. Werbujcie w sumie Runiu szybciej. To dwie tury idzie, oprócz pancerni. To jazda pancerną? Tak, nie będzie jazda pancerna. Kaliszu coś możemy zwerbować, coś takiego szybkiego. Tutaj kapłana bym prosił. Tu się ile nawróciło? 47, dobra, niech będzie. Ty zarządzasz. Okej. Okay. To jest północnoeuropejskie opactwo, tak, to trzeba złożyć. W sumie zbuduj nam to. Farm potem od razu. Okej. Okay. Jakoś to wygląda. Więc koniec tury. Zapiszemy grę przed tym. Polska 1. Jakoś to powinno wyglądać. Niech Dania tylko nam wojny nie powiedział, to będzie już... No właśnie, dobrze, że chociaż pojechaliście tam. Berlin się wzmacnia, wy wracacie do siebie. Dobrze. Czyli z Turkami, znaczy z Rosjanami bić będziecie, to będzie akurat plus dla nas. Co chcecie, Sasini? Sasowie bardziej.
Sojusz, dobra, pięknie, ale ja... Dobra, sojusz niech będzie. Ja bym chciał złożyć wam ofertę, że chciałem jeszcze wasze informacje o mapie. Dobra, może być. Okej. Wychowaj nas. To jest. Ruska Straż Miejska i sama kawaleria. To nie są pikinierzy, więc kawaleria tutaj nas pozabija. Ale spróbujemy to jakoś zrobić, więc zobaczmy tą bitwę. Nie trzeba zapisywać. Trzeba zapisać, jak będzie ten, jakby był crash, więc za Polska 2. To jest jeden oddział. Nie, tutaj nie sądzę, że to będzie coś jakiegoś dobrego. Po prostu chcę zrobić jak największe straty. Nagramy tą bitwę z powodu tego, że chcę zobaczyć, jak wyglądają forty. Są forty? To wygląda jak całe miasto. To jest fort. To jest fort. Ja bym w tym miejscu zrobiłbym taką rzeźni. Przecież tu są dwa chokepointy od razu. No pierdole, dobra. Sprawa jest taka, mają jeden taran. Jakim taran spłonie, to jest po nich. Więc te wieżyczki muszą zrobić wszystko. No. A. Zobaczcie ich? Ten taran? A oni mają jeszcze strzały. Czyli nie mamy ognistych balist tutaj. Okej. W sumie co nam zostaje, to czekać aż spłoną z powodu oliwy, której też chyba nie ma. Dobra, dostało tylko to. Jest oliwa. Dobra, dobra, wybiec teraz, wybiec. Już, milicja miejska. Chyba nie działa, fajnie, zajebiście. A już działa. Tera mogłaby coś tutaj. God save us, the enemy have the walls, my lord. Only half of our force remains. The enemy are badly blooded. They have lost half their men. Ha. Our enemies may have won this battle. Zabiliśmy 200 ludzi, to nie jest. Znaczy, pewnie dlatego, że wybiegłem tam. Że przez to, że wybiegłem przez bramę, to spowodowało, że brama nie działała. No ale dobra, no straciliśmy fort. To jest tylko fort, więc. Niespodziewany atak od ruskiej strony i zaraz to będzie z każdej strony, będę musiał cofać ludzi z fortów, więc zaraz będzie kolejny odcinek, kiedy przetransportujemy ludzi i tracimy przez to hajs, ponieważ nie mamy armii. Ach, dobra. Mamy sojusznika, jako Saksonię. Oni atakują nam Kijów. Dobra, czyli nie zaatakowali naszej serpentyny. Ci atakują nas. Czy ta serpentyna będzie nam szła na pomoc? Nie. Ale co wy tu macie? Głównie czerń i walki w zwarciu. Macie raz, dwa, trzy, cztery oddziały kawalerii, które nie są pełne. Raz, dwa, trzy oddziały, cztery oddziały piechoty do strzeleckiej, więc my was zniszczymy. Okej. Okay. A tą bitwę zobaczymy w kwestii następnego odcinka, który nagram od razu, więc na razie, cześć i do widzenia.